Zapraszają Bernadeta Szczypta i instruktor nauki jazdy Tomasz Pogroszewski. Dzień dobry, witamy Państwa. Dzień dobry, Panie Tomku. Dzień dobry, Panie. Dzień dobry Państwu. Jeszcze nie zdążyliśmy rozpocząć audycji, a już się pokłóciliśmy. Gdzie się pokłóciliśmy? No jak nie? Nie, to wymiana zdań tylko. Kłótnia zupełnie inaczej wygląda moim zdaniem. To była taka konstruktywna wymiana zdań. Nikt nie wygrał, nikt nie przegrał. Każdy pozostał przy swoim zdaniu. No tak. Tak. A państwo pani pytają, mnie przekonała, ja pani o co w ogóle chodzi? Otóż zastanawiamy się, jakie sny mogą mieć malutkie dzieci. Tak. Czy ja w ogóle twierdzę, mają sny jakieś? Że mogą mieć koszmary i dlatego na przykład budzą się z płaczem w nocy. Dlatego chcą, żeby mama czy tato wzięli na ręce, żeby przytulili, żeby nie uciekać do łóżeczka, tylko żeby zostawili w tym łóżku. Mhm. No my mamy koszmary, bo na przykład jechaliśmy drogą i przeżyliśmy coś traumatycznego, tak? Jak ktoś wymusił pierwszeństwo, mamy koszmary. A to dziecko jakie może mieć koszmary? Że mu ktoś mleko z buzi wyrywa ze smoka? Jakie może mieć jeszcze Panie koszmary? Tomku, że co się stało? Zapewniam pana, że nawet takie osoby, małe mówimy, które nie miały traumatycznych przeżyć, mają koszmary. No dobrze, mają, bo oglądają filmy, załóżmy horrory, albo mają wyobraźnię taką bujną, sobie coś tam wyobrażają. No coś, a to dziecko, ja się nie bardzo widzę to wszystko w tym umyśle tego dzieciątka. Mi się wydaje, że tam się ten mózg dopiero się kształtuje, że tam się jakieś straszne rzeczy muszą udziać. Jeśli państwo na tym się znają, to prosimy o telefon. 17 i 7 dwójek. Można z nami kontaktować się także wysyłając maila na Facebooku. Za to wszystko odpowiada Anna Kutrzeba, która już rozpoczęła dyżur. A Marek Kołodziej jest przy swoim stanowisku i dzięki niemu można nas oglądać na kanale Polskiego Radia Rzeszów na YouTube. Tam także można pisać różne różności. Państwo bardzo lubią też ten sposób komunikowania się z nami. A teraz uwaga, uwaga! Panie Tomku, jak się jechało do radia i dzisiaj i jak panu minął tydzień? Mam takie dwa spostrzeżenia. Mógłbym to o tym mówić za każdym razem, jak przychodzę do radia. Drodzy kierowcy, błagamy was, wszyscy my, instruktorzy nauki jazdy, nie wsiadajcie nam na zderzak, nie jeździcie nam na zderzaku. Ostatnio miałem sytuację, kursantka jechała prędkością naprawdę maksymalną, dozwoloną 50 na godzinę. Auto dojechało mi do zderzaka i jechało cały czas za nami na zderzaku. Ja się tylko modliłem, żeby ta kursantka nie spojrzała w lusterko, nie przestraszyła się, nie zrobiła jakiegoś głupiego ruchu. Aczkolwiek, szczerze mówiąc, miałem sam chęć, taki odruch naciśnięcia pedału dźwigni hamulca, żeby się światła zapaliły, żeby ten człowiek z tyłu za mną się przestraszył. Mógłby puknąć. Mógłby puknąć. Nie, ja nie chciałem hamować, tylko tak trochę lekko przestraszyć, że co robi. Także myślcie o tym, drodzy słuchacze, znaczy kierowcy. Panie Tomku, kierowcy to robią celowo, tylko nie wiem, co chcą uzyskać. No właśnie, w ten co mają na myśli? Co chcą uzyskać? Ja miałem drugą sytuację wczoraj. Kursantka moja chciała zmienić pas ruchu na obwodnicy, prędkość 70 na godzinę. Jechała naprawdę bardzo dynamicznie, rozpędzała auto z 50 do 70, żeby zmienić pas ruchu, ale pojazd, który był na drugim pasie, celowo, specjalnie dodawał gazu, przyspieszał, żeby nam nie umożliwić tej zmiany. Wykorzystałem sytuację, bo ten pojazd chciał jechać prosto, więc został na tym pasie. My wjechaliśmy za ten pojazd, to był srebrny Passat. Panią kierowcę pozdrawiam serdecznie. Wjechaliśmy za ten pojazd i chcieliśmy zrobić lewoskręt. Lewy pas był pusty, więc pani zatrzymała się w korku przed światłami, przed czerwonym światłem. My zatrzymaliśmy się obok pani, otworzyłem szybę, pani też otworzyła szybę i podziękowałem w imieniu kursanta, że tak uprzejmie nas wpuściła, umożliwiła nauce jazdy zmianę pasa ruchu. Pani się skrzywiła i mówi, bo mi się śpieszy. Ja mówię, no to niech pani jedzie dalej, skoro się pani śpieszy. Stoi pani na czerwonym świetle, co pani zyskała? No i tyle. Także drodzy słuchacze, proszę, jeżeli wy pomagacie nam w nauce jazdy, to się cieszę, ale przekażcie wszystkim innym, żeby też nam pomagali, żeby nam nie przeszkadzali. Naprawdę ci ludzie się uczą. Kursantom też mówię cały czas, tak jak dziecko małe idzie do szkoły, bo kursant też przychodząc na naukę jazdy myśli, ja już muszę umieć, ja muszę wiedzieć, bo kicha jak nie będę umiał ruszyć, kicha jak nie będę czegoś tam wiedział. Ma prawo, tak jak dziecko idzie do szkoły, uczy się literki A, czyli najpierw kółeczko, potem laseczka, potem kółeczko z laseczką, krzywo wychodzi koślawo, bo się uczy i nikt po rączkach go za to nie bije. Tak samo i my, kursantów, nie możemy krzywdzić, nie musimy im pomagać. My w otoczeniu, dookoła, wszyscy, nie tylko instruktor, ale całe otoczenie powinno im pomagać. Powinno tak ich wspierać. I panie Tomku, powiem panu, że dzisiaj jechałam za samochodem nauki jazdy. Tak. Zachowałam odstęp, jechałam powolutku, bo widziałam, że ktoś tam niepewny siedzi za kierownicą. I rzeczywiście, jak dojechaliśmy do skrzyżowania, to najpierw zaświecił się kierunkowskaz prawy. Potem lewy. Potem lewy. Bo pomyłka, tak. I co ten ktoś zrobił? Pojechał prosto. Prosto, a właśnie, tak, tak, bo to z nerwów, oczywiście. Tak, ale byłam cierpliwa i myślę sobie, ucz się, ucz. Tak.
No dobrze. Nie, oczywiście, ja nie mówię, żeby takiej nauki jazdy na przykład nie wyprzedzić dynamicznie, jeżeli jest taka możliwość. Pewnie, że tak, tylko mówię o pomocy, żeby jej pomóc. Czyli trochę empatii. Jeszcze mam jedno spostrzeżenie. Drodzy słuchacze, wiem, że niektórzy mają taki lęk przed używaniem sygnału dźwiękowego, czyli klaksonu, trąbienia, nie wiem, jak zwał. Tak, bo wydaje nam się, że policja czyha za zakrętem i zaraz nam wlepi mandat. Tak, aczkolwiek zauważyłem, że jeżeli ktoś stoi za długo na zielonym świetle jako pierwszy, to ten drugi bez problemu trąbi i każe mu jechać, prawda? No, niezgodne z prawem, ale nieważne. Lepiej zatrąbić, czy mamy przestać całą zmianę pasa ruchu, zmianę sygnalizacji świetlnej. Ale co zaobserwowałem, co zobaczyłem, czego byłem świadkiem? Na parkingu pewna pani wyjechała z parkingu, chciała jechać, już była, że tak powiem, włączyła się do ruchu, a drugi pan cofał z miejsca parkingowego tyłem. Wyjeżdżał tyłem. Cofał tyłem, dobrze powiedziałem? Nie, można cofać przodem? Nie można cofać przodem, to tyłem. Tak. Więc cofał, ale jakoś tak leniwie się rozglądał, nie bardzo chciał się rozglądać. Ja tą sytuację całą widziałem. I widziałem oczy tej pani i tą panią, że ona widzi, że on w nią jedzie, że on w nią za chwilę uderzy. Liczyła chyba na to, że on ją zobaczy i się zatrzyma. Właśnie do tego zmierzam. Zamiast zatrąbić, obudzić tego kierowcę, że coś jest nie halo, to ona czekała, że może on ją zobaczy, że może nic się nie stanie, że może się zatrzyma, no i się niestety nie zatrzymał, w nią uderzył. No, przykro mi, stwierdzam, że ten pan jeszcze próbował wymusić na tej pani jej winę, więc wmawiał, że to jest jej wina. Ja wyszedłem z samochodu, dałem tej pani wizytówkę, mówię, ja nie bardzo mam czas, ale to była tego pana wina, więc jeżeli będą problemy, to proszę do mnie dzwonić, ja będę świadkiem, że to ten pan wjechał w panią, bo cofał, prawda? A cofający zawsze ma ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym pojazdom, więc jak ta pani stała, to on cofając powinien ją widzieć, że ona już jest w ruchu. A z nami już są pan Piotr, pani Małgorzata, pan Łukasz, czatują na kanale Polskiego Radia Rzeszów na YouTube. Pozdrawiamy serdecznie. Tak, bo mam pytanie dotyczące poprzedniej audycji, w ogóle tematu, który poruszamy od ubiegłego tygodnia. Jeszcze pan jakieś słowo? Tak, jeszcze chciałem do tego dodać, bo mówię o sytuacji, gdzie ten kierowca wyjeżdżał, cofał i pani zatrąbiła i doszło do kolizji. Tak samo, jeżeli jesteśmy w ruchu, jeżeli widzimy pojazd, który nam wyjeżdża, na przykład z drogi podporządkowanej albo z parkingu, on może nas nie widzieć. Zaużyjmy tego sygnału dźwiękowego, nie bójmy się zatrąbić. Obudzimy tego kierowcę. On na pewno, jego pierwszy odruch to będzie zatrzymanie i przemyślenie, czy ja coś robię niewłaściwie, czy coś jest nie halo. Także nie bójmy się używać sygnału dźwiękowego. Ja kursantów uczę, jak jadą na przykład obwodnicą bez powodu, zupełnie bez powodu, każę im trąbić. Mówię, panie Tomku, ale nie wolno. Ja mówię, wolno, uczysz się, masz prawo, nie możesz się tego bać. Trąb. Czyli chodzi o przełamanie tej takiej bariery psychicznej. Tak, że to będzie tak głośno, że to będzie trąbiło, że może policjant jest gdzieś z boku. Nieważne, trzeba się nauczyć trąbić. Pytanie od pana Marcina. Proszę wspomnieć kilka słów o obowiązku pieszego ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu, bo chyba jako uczestników ruchu pieszych ten przepis również obowiązuje. A nóż się w kieszeni otwiera, jak straż czy pogotowie jedzie na sygnale, samochody tworzą korytarz życia, a piesi w najlepsze lezą przez przejścia, bo przecież mają zielone, zmuszając pojazd uprzywilejowany do nagłego hamowania i sami narażając się na niebezpieczeństwo. Powinno się takich pieszych kilka razy przykładnie ukarać mandatem, to może następnym razem poczekają te kilkanaście sekund. Oczywiście, przepis mówi jasno, że umożliwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego ma obowiązek każdy uczestnik ruchu. Każdy uczestnik. Uczestnikiem ruchu jest ten, który znajduje się na drodze. Czyli czy to jesteśmy na chodniku, czy jesteśmy na poboczu, czy jesteśmy na jezdni. Każdy uczestnik ruchu ma obowiązek umożliwić przejazd takiego pojazdu. Więc pieszy również, rowerzysta również, ktoś na rolkach również. Wszyscy mają obowiązek umożliwić przejazd. Uśmiecham się, ponieważ dzisiaj na kanale YouTube można oglądać także naszego realizatora. Krzysztof Kogut pełni dyżur i przed chwilą się przeciągał. Ale szybko Marek zmienił kamerę i znowu widać nas. Ja tak właśnie to ja nie widziałem tego. O, jest, ale... Krzysiek, proszę bardzo. Aha, jak malowany. Tak, jak malowany. A się nie przeciąga. Ja zauważyłem, że chyba ci realizatorzy jak mecze pokazują i ktoś tylko zobaczy, że jest w kamerze, zaczyna próbuje coś tam machać, to od razu go przełączają, tak, prawda? Tak. Ja myślę, że to jest taka zabawa z kibicami, nie? Z kibicami, jak tak? mnie zauważy, to ja uciekam od razu. Tak, może tak być. Pan Łukasz napisał, panie Tomku, wiedzę o przepisach ruchu drogowego ma pan ogromną. Ale jeżeli chodzi o dzieci, to słabo. Ale nie mówię o dzieciach, ja mówię o tych snach niemowlaków. No to o snach w główkach dzieci. No w snach w główkach dzieci. No to niech pan mi napisze, co on może śnić, takie Panie dziecko. Panie Łukaszu, proszę napisać, o czym może śnić. Znaczy, jeśli to dziecko niemowlak. Chociaż w 1% śni o tym, o czym ja śnię, to już jest źle. To jest źle. Już trzeba tulić całą noc.
No to chcę. Tak, no to jest. Wiem. Pan sobie zaczął przypominać swoje sny, proszę ich absolutnie nie opowiadać. Ja myślę, że na przykład ja mogę śnić na przykład. Jedzie na mnie ciężarówka, ja się jej boję. No ale ten niemowlak nie widział w życiu ciężarówki, tak? Nie widział w życiu psa. To, panie Tomku, rozumie pani? A skąd pan to wie? Mózg człowieka jest tak skomplikowany, że nawet amerykańscy naukowcy nie zbadali go w 100%, aczkolwiek zbadali prawie wszystko. Do przepisu. Dobrze, wiem. To jest dla pana wygodniejszy temat. Tak. Proponuję tak, zrobić króciutką przerwę, a państwa zachęcam do wykręcenia numeru telefonu 17 i 7 dwójek. Po przerwie powrócimy z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi obowiązków pieszych. Nie wiem, panie Tomku, no to niech pan jakoś próbuje to opowiedzieć. No, pan Dawid przesłał do nas filmik z pytaniem, czy taki zjazd z ronda jest prawidłowy. Dobra. Z tego, co zauważyłem na tym filmiku, jechało auto pasem zewnętrznym i chciało wyjechać z ronda pasem drugim, czyli na pas wewnętrzny od razu. Czyli nie zajmuje tego pasa pierwszego, zewnętrznego, tylko wjeżdża na drugi, na zewnętrzny. I ma prawo, bo zjeżdża na pas zewnętrzny, na drugi pas, ma prawo wyboru dowolnego pasa. Gdyby tam były trzy pasy, to może wjechać trzeci, czwarty, piąty, nawet gdyby było więcej. Bo załóżmy, chce potem sobie skręcić w lewo albo zawrócić gdzieś tam, więc ma dowolność wyboru. Chyba dobrze mówię, więc ten wyjazd jest prawidłowy. Jak gdyby z takiej kultury, z przyzwyczajenia naszego, można by wtłoczyć nas w takie ramy, że skoro są dwa pasy, to ten pas zewnętrzny, prawy, wyjeżdża prawym, pierwszym pasem, a ten pas wewnętrzny wyjeżdża drugim pasem, pasem wewnętrznym. Ale tak wcale być nie musi, bo to my mamy możliwość wyboru, jadąc tym pasem zewnętrznym, wybieramy dowolny pas, a pas wewnętrzny na rondzie, jeżeli chce wyjechać z ronda, musi ustąpić nam pierwszeństwa, bo on ma nas po prawej ręce, po prawej stronie. Już do Marka przesłaliśmy ten filmik, więc niebawem powinien ukazać się na naszym kanale na YouTube. Udostępnimy go później na naszym fanpage'u na Facebooku, więc państwo będą wszystko dokładnie mogli sobie pooglądać. Dobra, panie Tomku, przystępujemy do kwestii dotyczących pieszych, których to kwestii nie poruszyliśmy tydzień temu. No sporo nam jeszcze tych rzeczy zostało. No tak, a to takie są drobiazgi, aczkolwiek takie, które należy sobie w głowie ułożyć, że takie mamy obowiązki jako pieś. Jeżeli ktoś chciałby sprawdzić, jakie ma pieszy obowiązki, to odsyłam do artykułu numer 11 w przepisie kodeksie ruchu drogowego i tam wszystko jest opisane krok po kroku. Więc jakie ten pieszy, jakie my mamy obowiązek? Mamy obowiązek oczywiście korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych. Jeżeli tego chodnika lub drogi dla pieszych nie ma, to musimy iść po poboczu. Jeżeli nie ma pobocza, to możemy korzystać z jezdni. Ale jeżeli idziemy po jezdni, to musimy iść jak najbliżej jej krawędzi, lewej krawędzi i ustępować miejsca pojazdom nadjeżdżającym. Czyli musimy iść pod prąd. Pamiętajcie państwo, że wy musicie iść pod prąd zawsze, jeżeli poruszacie się po jezdni. Czy to jest obszar zabudowany, czy jesteśmy poza obszarem zabudowanym, mamy obowiązek poruszania się po jezdni. Piesi powinni iść też jeden za drugim. Nie mają prawa iść jak gdyby jeden obok drugiego, żeby sobie pogadać. Chyba że znajdują się na drodze o małym ruchu, wtedy mogą sobie iść i dyskutować i tego ruchu nie utrudniają i w warunkach dobrej widoczności, przejrzystości powietrza, czyli w dobrej widoczności. Jeżeli ta widoczność jest zła, już muszą iść gęsiego jeden za drugim. I pogadać sobie za bardzo nie mogą wtedy. No mogą, tylko tak jeden mówi do przodu, do tyłu. Podaj dalej. Tak, podaj dalej, tak sobie pogadać mogą. Kolejna rzecz, którą piesi mogą albo muszą, mogą korzystać z drogi dla rowerów, ale jeżeli korzystają z drogi dla rowerów, bo załóżmy nie ma chodnika, to rowerzyści mają pierwszeństwo i muszą ustąpić piesi pierwszeństwa rowerzystom, czyli to oni są ważniejsi, bo my korzystamy z ich drogi. Pieszy po zmierzchu musi korzystać z odblasków poza obszarem zabudowanym. Ale no oczywiście. Właśnie, przeciwko temu protestujemy. Powinien korzystać zawsze, prawda? Zawsze, nawet w obszarze zabudowanym, bo obszar zabudowany to wcale nie znaczy, że jest obszar oświetlony. Z kursantami, jak robię taką trasę autostradą do Łańcuta i potem z powrotem, to wyjeżdżamy sobie za Łańcutem, znaczy nie za Łańcutem, bo cały czas jesteśmy w obszarze zabudowanym, ale wyjeżdżamy na drogę i ja mówię, spójrz, czy jesteś w obszarze, czy jesteś poza obszarem. Jak sądzisz?
On mówi, no ze znaku wynika, że jestem w obszarze, ale tu nie ma żadnych zabudowań. Mm-hmm. Jakiś tam jeden dom, jakaś wulkanizacja, coś tam. No ale mówi, ale jesteś w obszarze zabudowanym. Więc tam pieszy nie musi korzystać z odblasków, tak? Bo jest w obszarze zabudowanym. Bzdura. Więc czy jest w obszarze, czy nie jest w obszarze, powinien korzystać z odblasków, jeżeli musi iść po jezdni. Bo jak idzie po chodniku, no to nie ma takiej potrzeby. No i to też jest głupota, panie Tomku. Dlaczego? Że nie musi korzystać z odblasków, no, jeśli idzie po drodze dla pieszych lub po chodniku. No ale to po co te odblaski? No wszędzie powinny być odblaski, bo są takie miejsca, gdzie nie ma na przykład latarni i nie widać. Ale to co a na może nagle grozi? Przejść? Ach, wszystko może grozić. Dzik chyba. No, co mu wie na pan, chodniku? Co się wymgle. Nie, panie Tomku, ja bym była... zdecydowana no. I konsekwentna tutaj. Zawsze i wszędzie odblaski. Jak zaczniemy robić takie wyjątki, o, jak jest chodniczek, to nie, to nie. No tak, tak. Nie, no, ma pani rację. Łatwiej jest powiedzieć, że zawsze mamy korzystać z odblasków, ale no, nie do końca to widzę. No widzi pani pierwszego, który idzie po rejtana, po chodniku i musi mieć odblask? Tak. Ja uważam, że tak, że wszędzie, naprawdę. Bo za chwilę skręci w ciemną mroczną uliczkę. Na pewno, tak. A kawałek nie będzie to wtedy chodnika. Wyjmie sobie odblask. Albo samochody będą stały na chodniku i nie będzie mógł przejść chodnikiem i będzie musiał wejść na jezdnię. A kto myśli? Lana. Kto myśli? Tu mnie pani ma. Panie Tomku, czy możemy zrobić przerwę? Możemy, ale już ostatni punkt mi został. Nie. Ja muszę teraz to przeczytać, bo się zbiera. Proszę. Otóż, pan Piotr. Mój syn, aktualnie 3-letni, podczas snu wykonuje ruchy sania, więc podejrzewam, że śni mu się jedzenie. Pan Łukasz. Dziecko w nocy w głowie układa cały dzień i im więcej ma bodźców w ciągu dnia, tym jego sen jest bardziej niespokojny. Przykład. Jadący samochód, który trąbi, nie zrobi na nim wrażenia, to w śnie już tak. Mhm. Czyli zbiera takie bodźce i potem mu tam coś tam się śni, że i potem te układa... bodźce pączkują i stają się takimi potworami. Dlatego mój syn nie lubi jeździć samochodem może. Pan chyba żartuje. Jak pana, bum, cyk, cyk. Pana instruktora, tak, syn? Tak, nie lubi. No to jak mu pan ja mówi go... na pierwsze prawo? ja mu nie mówię, siedzi w foteliku grzecznie, jeszcze nic nie mówi, bo jest malutki, ale nienawidzi. Jak go tylko wbijam w ten fotelik, to już jest wrzask, potem muszę mu tłumaczyć, że wszystko będzie dobrze, tylko kawałek podjedziemy. Cały czas jest przeważnie wrzask, naprawdę. Z żoną cudujemy różne rzeczy. Ale szukaliście przyczyn? Co takiego? Jakiegoś urazu muszę? I na przednim siedzeniu, i na tylnym, nie działa, i w jednym na przednim? Aucie, i w drugim. Wszędzie ma podobnie. Może za bardzo zaciskaliście mu pasy od początku? Nie, no pas musi być zaciśnięty tak, żeby... Ale może pojechaliście po bandzie? Nie. Starałem się nie jechać po bandzie. Nie, naprawdę. Naprawdę. To no nie, masakra. No to... Masakra. Znajomych mam, sąsiedzi naszej z parteru mówią, że ich syn też miał tak do roku. Po roku mu przeszło. Także może i tutaj przejdzie. Może państwo mają sposób, co zrobić, jak dziecko drze się w niebogłosy, kiedy wsadzamy je do fotelika w samochodzie? Ale to jest ciekawe, że raz tak, prawda? To nie jest takie, nie ma takiej reguły. A może zależy, kto go wsadza do tego fotelika? Może jak pan, to się drze. Nie, a jak żona, mam żonę, ale... też. Także na też. No, ale widzę jakąś głowie, wątpliwość. Nie, szukam w głowie tych sytuacji takich różnych. Nie mogę znaleźć jakiejś reguły. Państwo na pewno nam pomogą, jestem przekonana. Pan Łukasz, jeszcze na inny temat. Na każdym parkingu pod blokiem znajdują się nieużywane samochody. Na przykład od 5 lat nikt ich nie używa. Mhm. Co można z nimi zrobić i czy tak mogą stać i zarastać zielenią? Nie mogą. Trzeba zadzwonić do Straży Miejskiej i oni zareagują. Jeżeli są oznaki, że auto jest nieużywane, to oni wtedy takie samochody ściągają, szukają właściciela. Jeżeli nie, to potem są sprzedawane gdzieś tam na aukcjach i to można zareagować. Nawet trzeba zareagować, żeby to posprzątać. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Proszę panią, chodzi mi o te odblaski, co przed chwilką pani mówiła. Tak. Właśnie wczoraj wieczorem jadąc miałem taki przypadek, że na ulicy Witolda, tuż za Biedronką, jest przejście dla pieszych. Tak. Przeciwka jechało światło, samochód oślepiał mnie, bo tak światła miał źle ustawione, a dwóch pieszych tak całkowicie na czarno weszło mi na jezdnię. No. Jechałem pomalutko, bo tyle co wyjechał z Biedronki. No i dobrze, że pan jechał powoli. Nie było absolutnie widać. W ostatniej chwili zahamowałem. Także ja uważam, że odblaski wszędzie powinny być. Tak jest. Pewnie, a panie przecież szły z chodnika na to przejście wchodziły. Tak, oni weszli z prosto z chodnika na przejście. Aha. No. Dziękujemy panu serdecznie, pozdrawiamy. No tutaj zaczynacie mnie państwo przełamywać trochę w tym kierunku, że... Jeszcze faktycznie... proszę, jeszcze od pani Katarzyny argument. Proszę, jaka zgrabna torebka, ile odblasków. Panie Tomku, napisała pani Katarzyna, odblask zawsze i wszędzie, nie jest ciężki.
Nie, no zgadza się, ja nie jestem za, tylko myślę o obowiązku. Tak, myślę nie o obowiązku. Jestem za. Nie jestem za. Nie jestem przeciw, dobrze pani mnie pilnuje. Dobrze pani mnie pilnuje. Ja nie jestem przeciw odblaskom, tylko czy powinien być obowiązek używania ich w mieście, że będziemy szli powiedzmy po chodniku, na oświetlonym chodniku i policja nas zatrzyma, przepraszam, a gdzie pani pan ma odblask, tak? No. Ale to już nie chodzi o to, żeby tam policja sprawdzała, czy mandaty ale... nakładała. Dla własnego bezpieczeństwa. Dla własnego, tak, ale ja mówię o przepisach ruchu drogowego. Ja mówię tylko a bo o panu tym. O to chodzi, że gdyby było w przepisach, to by policja stała i ścigała. Tak, o to tak, panu tak, chodzi. O tym mówię. Nie mówię o logice, że wypadałoby mieć, że dobrze było, tak jak pan powiedział. Niejednokrotnie się spotykam z sytuacją, gdzie na przykład rowerzysta wjeżdża na przejazd dla rowerów i prawie go nie widać, bo jest cały czarny, nie ma żadnego oświetlenia, już jest zmierzch. Piesi też w czarnych kurtkach wchodzą na przejście dla pieszych, też ich nie widać, mimo że są latarnie, to gdzieś tam oni się rozmywają, gdzieś się gubią. No nas by nie było widać. Nas by dzisiaj nie było widać, żeśmy wyczernili. No, ja no zielony sweterek założyłem, tak. To tak, ale jak kurtkę zapnę, to wyczerniam się też. No i też by nas nie było widać. Proszę Więc państwa. Faktycznie tak? Te odblaski dla własnego bezpieczeństwa warto nosić, ale przepisy ruchu drogowego mówią niestety inaczej. Marek niestety, już ma już gotowy filmik, o którym rozmawialiśmy, więc za moment pewnie zademonstrujemy państwu na kanale Polskiego Radia Rzeszów na YouTube, tylko coś mi tu nie działa. Czy przez machanie rękami odłączyłam internet? Jeszcze raz tutaj nie wiem, ale jak zadziała, to wtedy będziemy, a to... my tymczasem przeczytam tylko nie, no przecież nie widzę nic. No dobrze, to niech pani powalczy z internetem, a ja powiem jeszcze to, co mam powiedzieć o strefie zamieszkania. O, bardzo dobrze, bo to ważne. Tak, a pani powalczy, może się uda nam chlichnąć coś. Jest. Chlichnęło. Tak. Dobrze, to filmik tam sobie leci w tle. A ja mówię o strefie zamieszkania. Ostatnia kwestia, jeżeli chodzi, znaczy... Jedna w tej audycji z kwestii, bo jeszcze nam zostało, jeszcze jedna część została o pieszych, to ale to za tydzień. Strefa zamieszkania. Co to jest takiego strefa zamieszkania? Strefa zamieszkania to jest ten niebieski znak z ludzikiem takim dużym, dorosłym, z dzieckiem z piłeczką, z domkiem jakimś i z samochodzikiem. Taki niebieski znak jest to strefa zamieszkania. Jakie mamy obowiązki? Może tak dla kierowców, kierowcom tylko przypomnę, że prędkość maksymalna to 20 km na godzinę w takiej strefie. Nie będę mówił o logice, czego? Sytuowania takich stref albo stwarzania takich stref, bo nieraz są to zupełnie miejsca wyrwane z rzeczywistości. Bez sensu zupełnie. Nie wiem, kto to tam stawia i po co to stawia. No ale jeżeli jesteśmy już w takiej strefie, to jak powiedziałem, prędkość 20 na godzinę, no i ten pieszy. Pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami. Tak jak na wszelkiego rodzaju placach, parkingach, pod hipermarketami, na parkingach, gdzie jest duży parking i ludzie sobie chodzą z samochodu do sklepu i tak dalej, to oni mają pierwszeństwo, tak jak w strefie zamieszkania. Nie muszą iść do przejścia dla pieszych, mogą łazić sobie jak chcą, a my jako pojazdy musimy łazić. No tak, bo wie pani, mimo że ja to rozumiem, to łażą. To ja nie łażę. To ja, jeżeli mam przejść przez jezdnię, to prawda, po prostu, ja też to mam. To przez nią przechodzę. Tak, przez nią przechodzę i już mnie tam nie ma, prawda? Czy jestem w strefie zamieszkania, czy jestem na parkingu, to nie łażę. Nie snuję się, tylko szybko robię coś, żeby nie przeszkadzać kierowcy. A zauważył pan, że niektórzy piesi, przechodząc, łażąc, jeszcze patrzą w oczy kierowcy? Nie wiem, czy pan chyba celowo, prawda? No nie wiem, o co celowo, chodzi. Celowo, żeby każdy tak patrzył. I patrzę i idę sobie, a może się zatrzymam, a może sobie zawrócę. Tak. Ale powiem pani, że nie, też mam takie odruchy, wie pani. Nie patrzę w oczy kierowcy, bo nie czuję takiej potrzeby, ale nieraz jak widzę, że na przykład ostatnio miałem sytuację, jak szedłem przez przejście dla pieszych, a rowerzysta mi za plecami przejeżdżał. Tak dosyć dynamicznie. Naprawdę miałem ochotę z tyłu głowy, miałem ochotę odwrócić się i zawrócić na przejściu dla pieszych. No bo na przejściach dla pieszych zawracać można, tak? Tak. Ciekawe, co on by zrobił, jak ja bym się odwrócił i zawrócił i na niego wpadł. Miałem taki odruch, miałem taki złośliwy odruch. Wiedziałam, nie? Że wpadł. Duże pokłady złośliwości drzemią. Tak. W stosunku do takich właśnie, że tak powiem w cudzysłowie, piratów, prawda? No bo to mógł przecież jechać wolniej, ale widocznie nie mógł, bo się śpieszył. No może nie mógł. Może nie mógł, bo się śpieszył. Ale mam też nieraz takie chęć takiej złośliwości. Tak, co mamy? Nasz słuchacz poinformował Proszę. Nas, że w miejscowości, gdzie na przykład po 23 wyłączają latarnie, to też jest nadal obszar zabudowany. Mhm. No i jego zdaniem odblaski powinny być zawsze. No właśnie. No te takie miejsca rozumiem. Latarnie wyłączone. To co mówiłem z łańcuta. Latarni nie ma. Obszar zabudowany. Pieszy idzie po jezdni, bo po prostu się nadaje do poruszania się, więc idzie po jezdni i idzie bez odblasku, bo jest w obszarze zabudowanym, tak? No bzdura. Powinien być. Nie? Proszę państwa, popracujmy jeszcze chwilę, żeby pan Tomek powiedział, że zawsze i wszędzie odblaski, nie ma żadnych wyjątków. Jeszcze tak ze dwa maile lub dwa czatki, dwie wypowiedzi na czacie i pan Tomek się nam tu złamie. A propos czatu na kanale YouTube, przepraszam, wróć. Hmm?
czy z wewnętrznego pasa na rondzie można opuścić rondo, zjeżdżając bezpośrednio na prawy pas ulicy. Czyli mamy sytuację odwrotną. Odwrotną. Od tej, o której mówiliśmy. Możemy, zajmujemy dowolny pas ruchu. Tylko musimy ustąpić pojazdom, które są na rondzie po naszej prawej ręce, prawda? Więc nie ma znaczenia, którym my pasem wyjedziemy z tego pasa zewnętrznego. Ja wiem, odezwał się zaraz głosy. Wie pan, co pan tu teraz narobił? Wiem, zaraz powiedzą, wszyscy powiedzą, nie, bo to jest prawoskręt, trzeba jechać na prawą krawędź, z prawej krawędzi i tak dalej. Ja uważam, że można. Można. Panie Grzegorzu, dziękuję. Z pasa wewnętrznego można wyjechać sobie na pas i zewnętrzny, i wewnętrzny, jak się chce. Według mnie, bo skoro na rondzie ja mogę jechać dwoma pasami prosto, bo nie mam żadnych strzałek wyznaczających kierunki na pasach ruchu, i dwoma pasami mogę jechać prosto, to mogę sobie równie dobrze zmienić go w którymkolwiek momencie, ten pas z prawego na lewy, z lewego na prawy i wyjechać, którym chcę pas. Tak mówi instruktor nauki jazdy Tomasz Pogroszewski. Tak. To jest jego opinia. I moja też. Tak. Panie Grzegorzu, dziękuję. Pan Grzegorz zauważył, jaki oto piękny długopis z pomponem mam dzisiaj w kolorze smerfowym. No, nieprawdaż? Prawdaż. Tym długopisem mogła pani zamiast blasku, byłaby pani widoczna w tej czerni. Tak, tutaj. A tu pani posprzątać. Od pana małżonka dostałam, ale nie do sprzątania, tylko do szpanowania. Od pana małżonka? Od pana małżonka taki długopis pasował mi do poprzedniego koloru paznokci. Aha. Ale wczoraj zmieniłam. Szukam właśnie pani jakiegoś takiego koloru w naszyjniku, ale nie widzę. Dzisiaj tak na surowo, ponieważ gdybym założyła coś ostrego, to by odwróciło uwagę od długopisu. A tak długopis, proszę, jak na tle się pięknie prezentuje. Ale pani patrzy, jak ja jestem skoncentrowany, w ogóle tego długopisu nie zauważyłem. Nim tak macham panu tak przed oczami. I byłam ciekawa, kto pierwszy zauważy. Dziękuję, panie Grzegorzu. O! Pani... Jeszcze je tylko tu przeczytam. Proszę. W końcu dzięki o tym wewnętrznym pasie. Dzięki. W końcu rodzinie to łopatologicznie wytłumaczy. Czyli słuchacz zrozumiał. Tak, bardzo się cieszymy. Ale gdyby słuchacz rozmawiał z jakimiś innymi instruktorami, egzaminatorami, policjantami, to każdy ma inne zdanie, bo nie ma unormowanych przepisów odnośnie ruchu okrężnego w przepisach ruchu drogowego. Panie to jest Tomku, cały problem. A może jakąś petycję trzeba napisać? Żeby to opisać, prawda? Żeby coś wymyślić precyzyjnie i te ronda w końcu ogarnąć tak właśnie literalnie w przepisach ruchu drogowego. Może napiszemy taką petycję razem z naszymi słuchaczami, którzy się podpisują pod tym, co pan mówi, którzy się z tym zgadzają. No można by, może by to jakoś zadziałało, mądre głowy by usiadły i coś wymyśliły, żeby nie było właśnie takich niedomówień, co można, czego nie można. No bo pamiętacie państwo, że jest orzeczenie sądu, aczkolwiek nieprawomocne znowu, bo rozmawiałem z egzaminatorami, mówią do mnie Tomek, nieprawomocny wyrok, więc nie można go traktować jeszcze na poważnie, który mówi, że wjazd na rondo traktuje się jako jazdę na wprost na skrzyżowaniu, więc wjeżdżamy bez kierunkowskazu. Skoro jazdę na wprost traktuje wjazd na rondo, jazdę na wprost, więc mogę wjeżdżać każdym pasem i pojechać z każdego pasa prosto, tak? Czyli jeżeli będzie wjazdów 5 pasów ruchu do wjazdu na rondo, to ja 5 pasami mogę wjechać na rondo bez względu na to, gdzie jadę. Czy w lewo, czy w prawo, czy prosto. No tak. Pan Marcin, dzień dobry. Pieszy ma obowiązek zatrzymać się przed wejściem na pasy. Pozdrawiam panią w czerwonej kurce z założonym kapturem, która nawet nie spojrzała wchodząc na pasy. Weszła mi dosłownie przed maskę. Dziś w Starowej Woli nie zatrzymała się i nie rozglądała. W ostatniej chwili udało się zatrzymać. Jak dobrze, że mam kamerę w samochodzie. Tak. Ja często mam też takie przypadki z kursantami, gdzie wchodzi mi pieszy na przejście dla pieszych i jeszcze macha rękoma albo coś tam krzyczy sobie, przepraszam, pod nosem, że on wchodzi na przejście, my powinniśmy ustąpić pierwszeństwa. I to chyba mają bardziej ci piesi w stosunku do nauki jazdy, że ta nauka jazdy powinna być taka wyczulona. Więc drodzy piesi... I specjalnie wyskakują tak, nauce jazdy. Tak, takie mam wrażenie. Więc drodzy piesi, pamiętajcie o tym, że wy macie pierwszeństwo, ale w momencie, gdy znajdujecie się na przejściu dla pieszych. Jeżeli wchodzicie, tak jak ta pani w czerwonej kurce temu panu pod auto, to pieszy nie ma prawa wchodzić na przejście dla pieszych przed bezpośrednio nadjeżdżający pojazd. Czyli jeżeli pojazd nadjeżdża, mimo że mamy piesi, mają przejście dla pieszych, nie mają prawa wejść na to przejście, bo pojazd nadjeżdża. I już. Tak. Ale miałem często też, miałem takie sytuacje, ale też my jako kierowcy musimy się wyczulić. Ja uczę kursantów tego, żeby patrzyli na agresywność pieszego. Pieszy jest agresywny.
Widać po nim, że on ma ochotę wejść. Widać, jak głowa mu szybciej pracuje. Lewo, prawo, to znaczy, że on chce wejść. Jak nogami tupie przebiera, chce wejść. Ostatnio miałem sytuację, jak stała grupka ludzi, 5 osób i pan taki dynamiczny z samego końca szedł po chodniku, te wszystkie 5 osób jak gdyby tak przepnął, wszedł pierwszy, mówię, zobacz jaki agresywny. Mówię, wejdzie. I faktycznie, kursant hamuje, ten pieszy wchodzi na przejście. Mimo, że my dojeżdżaliśmy, nie moglibyśmy się nie zatrzymać, bo on wchodził przed bezpośrednio nadjeżdżający pojazd. Ale było widać po nim agresję, że prawdopodobnie wejdzie. Pani Ewelina tutaj jeszcze podpowiada, a propos rond, żeby powiedzieć o rondzie turbinowym. Rondo turbinowe jest bardzo prostym rondem. Ludzie się nieraz na nim gubią, ale też gubią się tylko i wyłącznie dlatego, że nie patrzą na oznakowanie. Na rondach turbinowych są znaki poziome, znaki pionowe, które mówią, który pas jest w jakim kierunku. Jeżeli zajmiemy pas zewnętrzny, a chcemy jechać w lewo, nie pojedziemy. Jesteśmy na pasie ruchu, który jest do jazdy prosto lub w prawo i z tego pasa nie ma opcji, żebyśmy pojechali w lewo. Więc jeżeli będziemy patrzyli na oznakowanie pionowe i poziome, na takim rondzie turbinowym się nie zgubimy na 100%. Wyrzuci nam nas tam, gdzie my chcemy jechać. Ale to tylko musimy patrzeć na znaki. Dowód na to, że z tego wewnętrznego pasa możemy sobie w określone miejsce wyjechać właśnie. No tak, właśnie to, co pani powiedziała. Jest na rondach turbinowych jest też przeważnie tak, że dwa pasy są do jazdy prosto. Czyli pas prawy prosto w prawo, pas lewy prosto w lewo, więc jeżeli ja chcę jechać prosto, to tym pasem wewnętrznym mogę sobie prosto wyjechać. Właśnie. I wszystko, pani Ewelino. Wszystko w temacie. Czyli jeśli ktoś dyskutuje, jak jechać, jak jeździć po rondach, to powiedzieć, jedź sobie na rondo turbinowe, to zobaczysz. To zobaczysz. Albo jedź sobie do Zamościa, albo do innego miasta, gdzie pokazane są przed wjazdem na rondo kierunki na pasach ruchu. Widać, gdzie który pas powinien się kierować. Czyli tam jest też opisane to, że pas prawy, prawo prosto, pas lewy prosto w lewo, no i jak lewo, to i zawracanie. I wtedy też nie ma tych dylematów, prawda? Co, jak mamy jechać, którego pasa. No ale niestety u nas na Pobitnie się o tym, na rondzie na Pobitnym się o to doprosić nie możemy. Nie ma oznakowania i cały czas są jakieś stłuczki, jakieś problemy, kolizje. Petycja. Kolejna petycja. Ja się petowałem. Petycjowałem. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Tomku. Dzień dobry. Witamy panią. No, częściowo mówi rodaczka od Łomży. Panie Tomku, pan mówi o pieszych i ja rozumiem. Ja raz jedyny w życiu miałam przypadek, że wkroczyłam na jezdnię, ale jeżeli kierowca podjeżdża do krzyżówki, niech się też zatrzyma, bo w jednej sekundzie błyśnie światło zielone. Pieszy ma prawo i on ma prawo, ja to rozumiem. Ja jako piesza się zatrzymałam w jednej sekundzie, kierowca się nie zatrzyma. Ale wy kierowcy, ja nie mam samochodu, chociaż mam prawo jazdy, nie mam samochodu, ale wy kochani kierowcy też uważajcie na światłach, jak dojeżdżacie do świateł, a nie, bo raz jedyny w Jarosławiu wyjeżdżał pan spod ZUS-u na ulicy Słowackiego, ja byłam na przejściu, ja normalnie w poprzek uciekałam jezdni, gdzie jest wysepka, bo ten pan ruszył z piskiem opon. Nie wiedziałam, co się działo na ulicy dosłownie. Ruszył, mimo że pani była na przejściu. To on stał, pani była na przejściu, on ruszył. Bo tak, zobaczył zielone światło. Pod ZUS-u, właśnie na Słowackiego. A, czyli włączał a ja się do ruchu. Byłam na przejściu. Aha. Takim piskiem opon wyjeżdżał od ZUS-u, bo to jest bliziusieńko właśnie mnie. Może karę mu jakoś nałożyli w tym ZUS-ie, był wściekły może. Być ale to pani szła. To możliwe, panie Tomku. Ja tam pan często przebywa w Łomży. Jak ja często w Łomży przebywam? No właśnie. O, rzadko. Kiedyś wcześniej przebywałem, częściej jeździłem, a teraz sporadycznie. No. Szkoda, bo to nasze strony. Nasze. Serdecznie pana pozdrawiam. Dziękujemy. Pozdrawiamy. I koleżanki też w pracy pozdrawiam serdecznie. Także mówię, kochani kierowcy, też uważajcie na nas. My jesteśmy stare ludzie już. Nie mamy zawsze orientacji dobrej. Dziękujemy, pozdrawiamy. Ale pani tu nas oboje połączyła, bo padło miasto Łomża i miasto Jarosław. Aha. Rodzinne strony. Obojga prowadzących jazdę kontrolowaną. Czyli pani nas spina w jakiś sposób. No tak, nie tylko ta audycja, proszę bardzo. Coś jeszcze a propos? No można o tych pieszych jeszcze porozmawiać, że o kierowcach, że jeżeli my mamy zielone światła, pieszy niestety nie zdążył przejść, ma światło już czerwone, go złapało, właśnie. No to też nie jest tak, że my możemy z klaksonem wciśniętym, sygnałem dźwiękowym przelecieć mu za plecami, bo on idzie na czerwonym świetle. No może coś się wydarzyło, prawda? Może się poczuł gorzej, może sobie nogę skręci, przechodzi powoli, dlatego, no trudno powiedzieć, ale kierowca ma obowiązek zachować tą szczególną ostrożność, jeżeli dojeżdża do przejścia dla pieszych, nieważne, czy sygnalizacja jeszcze jej nie ma, jeżeli dojeżdża do skrzyżowania, nieważne, czy jest sygnalizacja, czy nie, zawsze szczególna ostrożność, więc tutaj też powinien ze względów bezpieczeństwa o tym pieszym pomyśleć. To co pani powiedziała, no z piskiem opon ruszać, jeżeli pieszy jest na przejściu, no trochę nie halo, prawda, po ale co go straszyć? Ale mnie też zastanawia jedno, że czasami rzeczywiście piesi wkraczają na to przejście, widząc nadjeżdżający samochód z dosyć dużą prędkością,
prędkością, że nie mają refleksji, że to im jest łatwiej się zatrzymać. Tak, oni myślą, ja już będę na przejściu, no to moje pierwszeństwo. Ja wielokrotnie to mówiłem, mój ojciec zawsze mówił, mimo że masz pierwszeństwo przejazdu, uważaj na innych, bo nic to nie zmieni, jeżeli na nagrobku ci napiszą, tu leży ten, który miał pierwszeństwo przejazdu. To nic nie zmienia, bez sensu zupełnie. Ten, który miał rację, nie? Tak. Pan Sławomir, dziękuję za te słowa o tym, że pieszy ma zakaz wchodzenia bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd na przejściu dla pieszych. Niektórzy członkowie mojej rodziny twierdzą, że kierowca musi się zawsze zatrzymać przed każdym przejściem dla pieszych, no jeśli nie widzi stojącego tam pieszego. Absolutnie. To nie jest bezwzględne pierwszeństwo. To nie Norwegia, to nie Niemcy, nie. U nas tego przepisu jeszcze nie ma. Może być, że kiedyś tak będzie, teraz nie. Nie ma takiego obowiązku, nie ma takiej potrzeby, żeby pojazd się zatrzymywał, jak widzi pieszego, który stoi na chodniku, na krawężniku nawet. Czy na jezdni dwupasmowej, to z kolei pytanie od pani Eweliny, jak jest przejście dla pieszych, to ruszamy jak pieszy całkowicie zejdzie z pasów? Czy możemy ruszać, jak przejdzie jeden pas ruchu? Dobra, już odpowiadam. To jest bardzo fajne pytanie. Bardzo. Więc my mamy obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych. Co to znaczy ustąpienie pierwszeństwa pieszemu? Nie możemy zmusić pieszego do przyspieszenia, zwolnienia bądź zatrzymania. Jeżeli my pieszy przeszedł nasz pas ruchu i jest na drugim pasie, powiedzmy w połowie. My sobie ruszymy powoli, przejedziemy za nim powoli. On nie przyspieszył kroku, nie zwolnił się, nie zatrzymał, to nie ma wymuszenia. Jeżeli my przejeżdżamy za takim pieszym i ten pieszy się przestraszy nas i przyspieszy kroku, tak, i nie, jak takie tylko i ręce do góry, to za mało. On musi przyspieszyć. O, jak się zatrzyma, tak. Jeżeli przyspieszy, zatrzyma się lub zwolni kroku, to mamy wymuszenie. Nieważne, czy on był jeden pas od nas, czy pół pasa przeszedł za nami już, znaczy jest obok nas, możemy za nim przejechać, ale jeżeli go przestraszymy, przyspieszy kroku, mamy wymuszenie pierwszeństwa. I to jest zło. Tak, to jest zło, no bo wyobraźmy sobie ulicę Cieplińskiego w Rzeszowie, są 3 albo 4 pasy, zależy w którym miejscu jest przejście dla pieszych i teraz co, pieszy na całej długości tego przejścia będzie sobie przechodził, a my będziemy czekali na skrajnym pasie, aż on przejdzie na lewy pas skrajny i my dopiero ruszymy? Absolutnie nie. My nie mamy prawa wymusić na nim pierwszeństwa. Ja bym stała. Jak to on po tych 3 pasach będzie wędrował, tak? A pani będzie stała na tym skrajnym prawym? No niepotrzebnie. Można ludzie, jechać. Ile ja czasu zmarnowałam. Ile życia, jak ile się to podsumuje. Gdzie ja już mogłam być teraz? Dobrze, to teraz mamy telefon. Witamy, dzień dobry. Halo, halo. Jesteśmy już na antenie. Dzień dobry, witamy, dzień dobry. Witamy, panie Pawle. Ja mam takie pytanko, sytuacja z wczorajszego dnia i często tam się tak zdarza. Dużo uczni na prawo jazdy tamtędy jeździ. Ulica Trębeckiego. Mhm. I łuk do Osiemińskiego. I na przykład sytuacja z wczoraj. Kursant zatrzymał się na łuku, chciał pojechać dalej prosto Trębeckiego, nie pojechać w Osiemińskiego, tylko dalej w Trębeckiego. I tak, włączony miał lewy kierunkowskaz, czyli dobrze, prawda? A drugie pytanie, znaczy taka sugestia. Często widzę, że kursanci zatrzymują się na środku pasa, skręcając w lewo i w tym momencie ktoś drugi może prawym boczkiem sobie tak nie da rady przejechać. Myknąć, nie da rady przejechać. Dlaczego? Mnie ponad 20 lat temu uczono tak, że jeżeli chcę w lewo, to zajmuję przy lewej krawędzi, przy pasie. Ja myślę, że dalej tak instruktorzy uczą. Niech pan uwierzy, ile my czasu i energii tracimy na to, jak bum, cyk, cyk. To jest tak trudny temat. My im cały czas mówimy, jedziesz bez przyczepy, jedź przy osi. Nie kombajnem. Nie kombajnem, tak, bez przyczepy. No, jak skręcasz w lewo, trzymaj się lewego przy lewej krawędzi, przy osi jezdni, bo jedziesz w lewo. Ale my może to kursanci jeszcze odległości nie wyczuwają. Oni się boją, że się nie zmieszczą i uciekają do prawej i potem uciekają do lewej. Czyli taki duży zamach. To jest naprawdę trudno. My musimy im dać trochę wolności, tego musimy im pokazać. Zobacz, widzisz, tak jak pan na przykład. Pan mówi, że on ustawił się tak, że pan nie mógł sobie w prawo skrętu zrobić, nie mógł pan w prawo pojechać. I wtedy my, jako instruktorzy, mówimy, spójrz w lusterko. Widzisz, jak stoisz? Ten pojazd za tobą nie może pojechać w prawo. Zablokowałeś go. Gdybyś stał prawidłowo przy osi jezdni, on bez problemu by sobie pojechał w prawo. Ale on musi tego błędu dotknąć, on musi poczuć to. Ja powiem panu szczerze, że nieraz robię takie trochę nieładne, ale jak mój kursant stoi na strzałce warunkowej, to ja nawet potrafię sam zatrąbić na niego. On mówi do mnie, czemu pan trąbi? Ja mówię, to nie ja, to ci z tyłu za tobą trąbili. Bo ty stoisz, ty nie patrzysz, ty nie myślisz, ty nie jesteś pasażerem, ty jesteś kierowcą. To od ciebie wymagamy obserwacji. Także to samo tutaj. Ten kursant nieraz musi dotknąć tego błędu.
Bardzo panu dziękujemy, panie Pawle. Wszystkiego dziękuję dobrego. Również, dziękuję. Ale wie pan, jak z nauka jazdy skręca w lewo i ja mam miejsce tutaj, żeby... Z prawej? Nigdy nie jadę. Nie jedzie pani? Nie wierzy się... pani? Nie, nie. Wydaje mi się, że ten kursor się przestraszy, jak nagle mnie tam z boku zobaczy. A to skoczy tak boczkiem na panią? Nie wiem. Nie wiem. Ale... A nie, pani się nie chce go przestraszyć po prostu. Ja jego nie chcę przestraszyć. Nie, on pani nie widzi. On ma tak do przodu, patrzy, tylko niewiele. Nie, żartuję sobie. Nie. Nie, dobrze, dobrze. Jak pani nie chce przestraszyć... Nie chcę przestraszyć. Ale nie, on się nie przestraszy, naprawdę. Jak pani sobie powolutku... No, jak pani przemknie obok niego 50 na godzinę, to on się przestraszy. Ale jak pani powolutku obok niego przejdzie, on się nie przestraszy. Czyli naprawdę. Można przejechać i jeszcze można taki, wykonać taki gest sympatii do tego instruktora? Można. Drodzy słuchacze, w ogóle możemy teraz powiedzieć o przepisach ruchu drogowego. Jeżeli pojazd skręca w lewo... Czasu za dużo już chyba nie mamy, ale króciutko, dobrze. No, przy Nowym Świecie, bardzo szeroki pas ruchu. Jeżeli pojazd skręca w lewo i ma włączony lewy kierunkowskaz, możemy go ominąć z prawej strony. Jeżeli chce skręcić w lewo, stanął sobie powiedzmy do lewoskrętu, ale przy osi jezdni mamy dużo miejsca z prawej strony, a on nie ma kierunkowskazu, nie mamy prawa go omijać, bo nie wiemy, co on będzie robił. Także możemy omijać pojazdy z prawej strony, jeżeli one sygnalizują nam zamiast skręcania w lewo. Powiedzcie na antenie, że pojazd holowany nie może używać awaryjnych, bo to jest plaga na drogach. Niedawno nie może. O tym mówiliśmy. Już musimy kończyć, musimy kończyć. Ale jeszcze pan Piotr. Znaczy, jak facet jedzie prosto, to włącza lewy kierunkowskaz? To nie, za bzdura. Nie włącza, nie. Może czegoś nie zrozumiałem. Nie. Jeżeli jedziemy prosto, to nie włączamy kierunkowskazu. Jeżeli skręcamy w prawo, włączamy prawy kierunkowskaz. Jeżeli w lewo, to lewy kierunkowskaz. Jeżeli pierwszeństwo łamane jest w prawo, a my jedziemy prosto, to bez kierunkowskazu jedziemy prosto. Jedzie pan zamkową w stronę banku. Zamkową w stronę banku. Tu jedzie pan tam. Tędy, no, tędy tak. Jedzie pan tam. No. Prosto. No. Tu jest, główna jest w lewo. W lewo, tak. I wie pan, że niektórzy kierowcy dają prawy kierunkowskaz, jak żeby co? Pokazać, że jadą prosto. Nie, no bez sensu. Przysiadą prosto, sama. Ale tak się dzieje. Wiem, wiem. No, a kawałek dalej, to co pani mówiła, pamiętajcie, drodzy słuchacze, tam jest skrzymanie równorzędne, więc tam jest zasada prawej ręki. Tam na w ogóle, cuda tam w ogóle się każdy dzieją. Jeździ jak chce, na czuja. Kończymy dziś. Panie Waldku, przepraszamy. Felieton pana Waldka Warchoła aktualny będzie także za tydzień, bo również będziemy rozmawiać o pieszych. Temat będziemy kontynuować. Dziękujemy a za ja dziś. A ja mogę przeprosić pana Piotrka? Szybko, szybko. Nie, nie może pan. Szybko. Przepraszam, panie Piotrze, ale o tej Norwegii i przepisach ruchu drogowego powiemy dobrze za tydzień. Anna Kutrzeba, Marek Kołodziej, Tomasz Pogroszewski, instruktor nauki jazdy. Bernarda Szczypta, pani redaktor Polskiego Radia Rzeszów. Dziękujemy, do usłyszenia. Reklama.